Cześć. Wczoraj kurier przywiózł mi paczuszkę z firmy Bylight. Strona webowa bylightstove.com. Dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli o firmie Bylight, tłumaczę, że jest to firma, która wypuściła jako pierwsza na rynek palniczki turystyczne i nie tylko na drewno, które poza ciepłem produkują jeszcze prąd elektryczny. W pudełku znajdujemy palniczek w pokrowcu nylonowym z logiem Bylight oczywiście. Palniczek złożony. Instrukcje obsługi. Kabelek USB do ładowania baterii. Oraz podpałkę. Taką jak zwykła podpałka do grilla, nasączona jakąś naftą. Kuchenka składa się z dwóch części. Pierwsza część to jest komora spalania z blachy stalowej. Tutaj radiator, który nas ma zabezpieczać przed oparzeniem się. W środku komora spalania z otworami, przez które tłoczone jest powietrze. I jeszcze jedna warstwa blachy. Także całość nie jest może zbyt wielka. Niestety waży to wszystko łącznie 3 funty, czyli blisko 1,5 kg. Także prezentuje się ślicznie, ale jest ciężkie jak nieszczęście. Druga część, bardzo istotna tego palnika i chyba najistotniejsza, to jest właśnie ten gadżet, który z jednej strony ma tutaj wentylatorek, który przez ten otwór nadmuchuje powietrze do komory spalania, a z drugiej strony część produkującą prąd. Jak to działa? Jest tutaj aluminiowa sonda, która wchodzi do komory spalania. I ta sonda ma na celu przeniesienie ciepła produkowanego w procesie spalania drewna do ogniwa termoelektrycznego. Żeby powstał prąd elektryczny, musi być gradient temperatur. Dlatego z drugiej strony mamy radiator aluminiowy, który jest owiewany właśnie powietrzem zasysanym przez tą turbinę. Dzięki temu cały czas mamy gradient temperatur i prąd może być produkowany przez ogniwo termoelektryczne. Oczywiście, żeby to urządzenie zadziałało, najpierw musi zacząć działać turbina. Dlatego też w środku znajduje się jeszcze bateria oraz elektronika sterująca całością. Tutaj mamy port USB, za pomocą którego po pierwsze możemy naładować baterię znajdującą się w palniku Bylight. Z drugiej strony już gdy sam palnik zaczyna produkować prąd elektryczny, możemy do tego portu podłączyć jakieś urządzenie GPS, telefon komórkowy, ładowarkę jakiejś baterii i dzięki temu właśnie możemy podładować sobie swój gadżet elektroniczny w terenie bez gniazdka elektrycznego, bez żadnych akumulatorów. Jak całość się składa? Jak już pokazywałem, wkłada się tą miedzianą sondę do środka palnika. Tutaj za pomocą rozkładanych nóżek blokuje się całość, także całość jest bardzo stabilna. I już mamy złożony palnik. Żeby pokazać, jakiej mniej więcej wielkości jest całość, tutaj dam mój hobo stow, zrobiony z puszki 0,8 litra. Jak widać, nie jest to zbyt duże. Bylight jest podobnej średnicy, jest troszkę wyższy. Dzięki temu, że można go elegancko złożyć,
nie powinien zajmować dużo miejsca w plecaku. No, jedynym problemem będzie oczywiście cały czas waga tego. Jak na nim garnki będą się zachowywać? Ja używam takich dosyć niewielkich garnków. To jest na przykład Primus Eta Power z radiatorem. I niestety tutaj pojawia się lekki problem, ponieważ garnuszek ma praktycznie taką samą średnicę jak podstawka palnika. No i niestety garnuszek ma tendencję do ześlizgiwania się z tej podstawki, co jest troszkę niepokojące. Tutaj mamy drugi garnuszek Jetboil, tytanowy z radiatorem, który o dziwo bardzo ładnie się tutaj mieści i konstrukcja wydaje się być dużo bardziej stabilna. No, niestety nie ma róży bez kolców. Tutaj z kolei problemem może być koszulka, którą garnuszek jest owinięty. Obawiam się, że może ona ulec albo stopieniu, albo się zapalić pod wpływem płomieni wydostających się z palnika. Na pewno zagrożona jest ta neoprenowa rączka. Niestety po zdjęciu tej koszulki zostaje nam goły garnuszek, czyli nie mamy za co chwycić. No, także będę musiał jeszcze przemyśleć, jaki garnek będę stosować z tym palnikiem. W każdym razie palnik się prezentuje bardzo ładnie i za chwilę w następnym filmie pokażę, jak działa. Także dzięki i na razie.